że tak powiem, dzień pierwszy. Wyjeżdżamy. Chcesz coś powiedzieć do kamery? Masz coś do jedzenia? To możesz wjechać na podwórko. Masz mało powietrza, mówisz? No tak czuję, bo jak... Z tej strony masz chyba kapcia. Tutaj, o, no. Co ty gadasz, kapcia? Tak. Jadą tu leszcze. No nie wiem, nie wiem, bo się Hej, hej. Co chcecie mi powiedzieć przed wyjazdem? My spóźniarzy nigdy w życiu. Spóźniłeś się. Ty też się spóźniłeś. Ja? Taki ty masz fryz, spoko. Ale masz brudno bieg. 2 minuty. 33. Mirella nas obdarowała jedzeniem. Tak. Ja się później. Później? Jak my się odwdzięczymy? Karol, wiesz. No jak ty, Karol, chcesz się odwdzięczyć? Nie. Jak remik będzie. Jesteśmy już w Jeleniej. Tak jakby niby w prawo, ale zaraz w lewo. Bonjour, tu w prawo, czy lekko w prawo? Karol? Bonjour. Karol? Bonjour. Gdzie jesteśmy? Tu. Grzybek. Ale tak rozsądnie podejdźmy do tego. Chodźmy po wódkę najpierw. Zamykamy go! Zamykamy go! Karol, ale my nie idziemy na żaden napad teraz. Jak nie? No mam cię, czekam. Mijamy magiczny totem. Dokładnie. I zbliżamy się do... Jak się nazywa ta wieżyczka? Grzybek. Grzybek. Idziemy tam na górę. Fajna klatka w ogóle taka. Co tam? No ja się boję, bo ja mam lęk wysokości. Patrz, tu dwa skamieniałe prehistoryczne kibelki. A tu się ręce myło. Już od wczoraj. No bo już widzicie. A zimne pewnie. A wiesz, że tam ryby strają? Dobra, jakaś ryba. Tak? Mogli się butelki wziąć, na przykład kropla Beskidu na przykład wziąć. No ale dobra jest. Dobra, jest taka zimna bardzo. Ja bym spróbował, ale ten, chory jestem i już czuję gardło. Dobra była? Jak oceniasz? Smak jeden... Widziana rura. Ile miała kanionów? Anionów. I kationów, jak już. Kanion. Kationy. Kaniony. Kaniony. Kaniony są stanowne. Wielki kanion. Dobra, nieważne, skasuję to. Jesteśmy teraz w skansenie turbin. To są turbiny. To jest skansen. Jesteśmy właśnie tutaj pod takim punktem dziwnym. Gościniec. Perła zachodu. Kuchnia pełna miłości. Bierzemy tu coś do picia? Ja bym coś wzięła, możemy iść dalej, tylko żeby coś... Ja z jednej strony bym się napił zimnego, ale z drugiej nie mogę, bo jestem chory. Z drugiej strony ciepłe, żeby gardło. No. Dobra, a ty jak się tu czujesz? No tu słyszeliśmy tutaj. Nagrywa nas teraz. Gorzko. Będzie teraz głośniej. Gorzko. Dawaj. Smakuje ci, Karol? No. Gadasz. Jak pomyśl. Gdzie ci pani zapłaciła, żebyś kłamał? Co ty robisz? Czemu ty klękasz? Czemu ale ty... klęknęłam. Ale leci. Po co mi dziurki w nosie pokazujecie? What is your name? What are you doing, man? What is your name? My name is Abdul. Wyjeżdżamy już na miejsce, byliśmy po zakupy. Wydaliśmy 400 zł na zakupy. Czy Olek wydał? My jeszcze nie. Na górze już. Dostaliśmy się do pokojów. Pokoi. I słyszę, że coś mam tutaj. Dostałem wszystkie rzeczy. Mam wejść, bo mam niespodziankę. Czekaj, światełko ci zaświecę? No. Chodzi ci o tamte te? To jest to! Karol, gdzie moje łabędzie? Karol zgłupiał. Widziałeś jak wycisza? A co wy to robiliście, że ty też taki jesteś? Nie można te
No, u mnie. Ale tak męsko tu pachnie. Ubierać się trzeba. Mirela? Co tam? Ale zrobiliśmy dżemkę, nie? Siemanko, witam z tej strony Remigiusz Mróz. Pomyliłem mój początek. Jesteśmy już po Sylwestrze. Byliśmy w jakimś klubie, który się nazywał Skylab, z tego co pamiętam. Tak. Było w porzo, wróciliśmy chyba przed trzecią. Tak są. Śpi Mirella, to jest rozmazana. Śpię. Olek i Karol dopiero teraz wrócili. Jest godzina 9:30. Właśnie, jest po 9:30. Także chłopaki się dobrze bawili. My się bardziej wyspaliśmy. Dokładnie. My już mamy jechać na zamek Chojnik, a oni dopiero jeszcze nawet nie wstali. Także, no trudno. Także... Pozdrawiam, piąteczkę, cześć. Pozdrawiam, Dykielek, cześć.